No cześć, tutaj Indie StarCraft, witam wszystkich, 17 lutego 2016, 21, turniej Ladder Training. I witamy, witamy wszystkich. Pierwszą mapę będę grać na zerka. Jakiegoś Brundę Feli. To Chamen Venice, Szyszololo. O, ktoś przesubskrybował się jeszcze raz, jak mnie nie było, ale... O, ma... nie, Malarata? Nie, to nie Malarata, ale ktoś. Ale ktoś to był. Siema, Venice, Emileku, Szyszololo, Termitix. A, już startujemy, kurde. Trochę mało czasu miałem dzisiaj, żeby to wszystko powpisywać. Siema Majki, Kashim, Lextus, Smorwitz. Myślę, żeby spróbować dwóch gate'ów. Gdzie zgubiłem brodę? No, na balkonie, można powiedzieć. Została zgubiona celowo. Azargot, dzięki za followa. Siema Blizzon Has, Black Kerry, Karas, Lardensar, Toczamen, Lavergo. O, szybki zwiad zerga. To jest znak. Tylko jaki znak? Oho! Ej, coś jest grubo nie tak. Oj. Mi się to nie podoba już. No właśnie. Są jakieś mniej typowe zagrywki, panie i panowie. Co tu się dzieje dzisiaj? Co to jest w ogóle? Co to za inżynier buduje, stawia takie rzeczy? To jest zerk, tego nie zrozumiesz. Co on tu ćwiczy? Co to się dzieje w ogóle? Okej. Taka sytuacja była. No! Takie gry też się zdarzają, prawda? Moje uszy mówią mi, że dobiega dźwięk ze złych stron. I to jest prawdą. Nawet nie wiedziałem, że dźwięk w StarCraftie jest z lewej albo z prawej strony. Myślałem, że to jednostronnie jakby wchodzi. Siema Bolo. Pierożon, siema Skippy. Matematics. O, Wyjk Stefan. Wyjk Stefan, nie widziałem cię dawno. Bardzo dawno nawet. Oglądałeś dzisiaj GSL Code S, tak, dokładnie. Patrzcie, jak zerk zaekspował, jest już pod bazą Indiego, widać wszystkie Indie już zajął, tak, na pewno. Pierwszej minuty. Potrójna, poczwórna expa przed haczą. Cześć Mileczka. Greyhat, witamy. Tak, witamy wszystkich zgromadzonych. Elegancki zimie kawaler, czy co? Siema, Mister Growski. A, że koszulka może. No, mega trudny mecz to był taki, aż ojej. Ale nie wiem, co to było za zagranie, co on się spodziewał, że... No nie wiem, przecież jak... Nie wiem.
Znaczy, w sumie trochę szczęśliwie zauważyłem, że jest faktycznie ta druga drona, że pierwszą widziałem i drugą zauważyłem, bo mogłem się zagapić czy coś. Kurczę, muszę wyłowić torebkę od herbaty, a mecz się zaczyna. Czy zdążę, czy wymikruję? A poparzę się, nie! Dobra, jednak się nie poparzyłem. Ale trochę się ulało chyba. A spokojnie, jest dużo chusteczek przy biurku, hehe. Pytacie pewnie, czemu mi są potrzebne chusteczki przy biurku. No dlatego, że często jem przy biurku i to jest mój jedyny stół w sumie. I właśnie po to. Oczywiście zagramy sobie Fast Expa. Aha, jeszcze trzeba zamieszać. O jest, jeszcze mieszanie będzie. Widzicie, protest jest na tyle wymagający, że można sobie tutaj robić na boku różne rzeczy. I bez powodzenia można właśnie zarządzać tym wszystkim. Czy będę grał następnego feca? No jeżeli będę miał tak jak dzisiaj wolne, to jasne. Znaczy wolną chwilę, bo wolny to ogólnie mam cały czas. Postaram się, jasne. O, trafił się taki, który gra maslinga. Się trafiają na okrągło. Co ludzie? Chwila. Coś jest nie tak. Albo mi się wydaje, albo coś jest nie tak. On musi chyba mieć hacze, jak tak późno ten pól jest. Albo nie wiem, co się dzieje. Albo ja totalnie się pogubiłem, także już. Co oni mają z tymi kurde haczerkami, nie? O ludzie. Co z wami jest? No co z wami jest, ja się pytam. Nie no, przestanę robić proby, żeby to obronić jakoś sensowniej. Ej, co z tymi proxy haczerkami? Coś było w GSL-u, w Prolidze, co ja opominałem? Bo ja Proligi chyba nie oglądałem ostatnio, ale coś się mogło wydarzyć takiego. Zbiję mu overlordy, to będzie lepiej. Co? Już Ravagery? Szybko, kurde. Cholera, zniszczę. Jacze. Mothership Kuru, dawaj! Wow. I am the voice. We awake. Yes. Guide. You state thy bidding. Cold is the void.
Zdziwne, że minerałków nie zbiera, co? Co on gra? O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. To no i ty. Za ostatnią aktywność na scenie, dzięki wielkie do Vergo. Staje się coraz bardziej aktywny. Nie mówię go. Ale grają proxy haczerki, ludzie. No jeszcze myślałem na tym proxy albo na złotą bazą. Ale się chłopak coś nie wycwanił. Ale dobrym pomysłem były jednak te dwa stalkery, bo widocznie chyba to zniszczenie overlordów mu przeszkodziło. Ale czemu oni grają te proxy haczery? Nie wiem, o co chodzi. Bardzo dziękuję, Dawerko. Po raz już naprawdę chyba kilkunasty. Siema, Cycu. Siema, Chris Cody. Grałem Darnok. Grałem. No niestety. O, on pisze jakiś gość go. No dobra, o właśnie, dobra, możemy dalej turniej grać. Daedalus! Gramy na Daedalusa, a Daedalus, jakby ktoś był ciekaw, to jest taka broń w docie. Całkiem niezła. Chyba zwiększała damage i szybkość ataku. Wydaje. No, to gramy na Terana. Tylko wyrzucimy mapy niektóre, bo co tak, które mi się nie podobają. Ogólnie dzisiaj Destiny gra w każdej grze Dark Templar, więc może też tak zagram. Tak, Rawy, na ciebie też dzisiaj grałem. Nie ma wybiura. To już ruszamy chyba. Teran, przecież to Teran, czemu robię tutaj pylona? No w sumie build mnie jakoś tam nie wyszedł tak źle, mimo że trochę później gateway, ale to tam akurat nie ma znaczenia w tym przypadku. Oj, no. Oj, już mnie zeskautował.
Oho. O, pieniądze! Nie! Coraz bliżej 200 milionów. Chciałem, że to się tak skończy. O, siema Kamel. Dzięki wielkie za donate'a. A nie, on tu był! On tu był! O, tak. On tu był! Dzięki ogromne, Dawerko oraz Kamel. Dawerko. No i teraz będzie problem duży, bo trzeba zamikrować. A nie ma za bardzo czym. Probami sobie mogę mikrować. Dobra, żyjemy. No i mam jazgunię. Co? O nie! Co za fuksiarz? Co za fuksiarz? Że mi tak adept dziwnie skręcił. O, masakra. O, masakra. Research, you must construct additional pylons. Ire shall be reclaimed. Chociaż może i tutaj. O, oh, fuck. Fuck. Let your glorious combat is upon us. Nie podoba mi się, że ma tego te troszeczkę. Your
construct additional pylons. Jakiś stealth w sumie z Wings of Liberty albo Hotsa, nie? Kolosy z Blinkiem. Aha, jak zwykle nie zaczął się. Chyba łatwo będzie. Chociaż. A, jednak zajmuję kolejną bazę. Gunio. Aj, no takie coś wchodzi, ale to tam na dobrego gracza raczej nie wyszło. To lepiej zagrać. Kurde, a zestro robi to tak, że mu te Dark Templary tak... Po prostu zabija sobie Dark Templarami. Dzisiaj była taka słaba jedna gra mega. To ze stage'a pierwsza to chyba była dzisiaj. Zrobił Dark Templary, ciach, wygrał.
No. Siema, siema. Kubibus. Ja zadbany? No nie powiedziałbym, ale... Powiedzmy. No robiłem zdjęcia do tej pracy, to już się ogoliłem już w ostateczności. Jak to, o co chodzi z policją? No policja do mnie przyszła, żeby mnie spisać, bo za duża pasja była w komentarzu, więc chcieli mnie trochę przygasić, ale nie, ja się nie poddam, ale dalej będę to przekomentować. No cześć, Laus Pompka i się mam Nemon. To jedziemy dalej, teraz finał będzie też na Terana. Kurde, 35 osobów, to jest duża liczba. Vermillion. Nie, Vermillion. Jakiś Master Terran. Milicja już jedzie. Tak, po 22 to będę już tylko tak mówić. To przestępcą. Myślałem, że gdzieś na mieście cię spisali. Nie, nie na mieście, no przyszli tak, ja na mieście, jasne. Ja wyszedłem na miasto, poszedłem i policja tam coś ode mnie. Co może ode mnie? No, na mieście, ja, ode mnie policja. Ja wyszedłem tam, na mieście, nie. Ale dzisiaj jeździmy samochodem po raz kolejny. No, poprzednim razem nie było w zasadzie żadnych błędów. Miazgunia, easy peasy. Wszystkie, wiecie, stałem skrzyżowanie, manewry i tak dalej. Tylko chyba zepsułem jedno parkowanie tyłem równolegle, ale dzisiaj je zrobiłem od razu dobrze, całe, bardzo dobrze. Tylko inne błędy popełniłem, ale to muszę po prostu zapamiętać takie jedno miejsce, które jest niefajne. Na pamięć, wszystko na pamięć, nie? To tak jak rozegranie Build Orderu, to tak jak zagranie egzaminu, tylko że troszeczkę gramy po raz pierwszy, nie? Można tak to nazwać, czyli wiemy w miarę, o co chodzi, wiemy, jak się jeździ, że gdzie pedał, gdzie gaz, gdzie biegi. Kierunki. Dzisiaj się w ogóle nauczyłem, jak się ten... To nie jest woda, to jest płyn do spryskiwaczy. Jak się go na szybę uwalnia, więc to już... Ja już jestem taki, można powiedzieć, kierowca. A jak się tylnią wycieraczką macha? Skrzyżowanie przy Biedronce, takie większe. Nie, 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 to jest skrzyżowanie, jak jest Kaufland i jest Carrefour na lewo, prawo, więc w sumie też przy dużych całkiem sklepach. Jak ta pasja u ciebie przepadła, Lauspompka? Jak możesz tak mówić? Co? 10, 9, 8, 7 sekund, a ten teren nie zgłasza gotowości? My już tutaj gramy. Finał, panie. No, nie mówcie... Taka sytuacja. No i właśnie. A co zrobicie, no? No nic nie zrobicie. Juhu, wygrałem! Top 1 champion. Serio, jeszcze nikt mi nie oddał finału walkoverem. GG, tak. Dokładnie, well played. No jak to żadne patrzą, no Laos mówi, że stracił pasję. Siema Kacper Krause. No to cóż, no co zrobimy? Nic nie zrobimy. Gościu olał zabawę i znacznie się przestraszył naszego blasku grandmasterowego. I gwiazda z tymi moimi skrzydłami w randze, no. Jak orzeł go przegoniłem. Porwałem go jak małego chomiczka. Dobrze. Czyli gramy zaraz. Ogólnie ciechaną spoko na zdawanie prawka. No to powiem wam, że naprawdę, jak tak...
sensowni są ci moi instruktorzy. Tak niby na luzie, bo taki jeżdżę sobie teraz takim troszeczkę gaduło, taki śmieszek, chichrzek, no i się nawet wiedziałem, że ma 2-letnie dziecko. To mimo wszystko tych takich jakichś tam gadania o pierdołach, to jednak gada sensownie i tak cały czas mi mówi te wszystkie malutkie rzeczy. Więc wszystko dobrze. Czy głosowałbym na prezydenta Michała Zeta Bogacza? No zależy, co chciałby zrobić na ty. Czy po pierwsze, to nawet nie wiem tak w 100% co prezydent może w tym kraju, a po drugie nie wiem, co by Zet chciał robić, bo to wiecie. Wiadomo, że bogacz to już samo w sobie jest prestiżem w świecie i w ogóle wszędzie, ale... No jednak nie wiadomo. Czy by nas, nie wiem, pozamykał nie wiadomo gdzie, czy by... O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. O, kolejny donate. Kolejny donate. Na górze róże, na dole expy w StarCrafta 2, jesteśmy kiepscy. Myślałem, że się zrymuje coś, chyba że ja źle przeczytałem. Na górze róże, na dole expy, StarCrafta 2, jesteśmy kiepscy. A, no... Okej, okay. Nieważne, źle przeczytałem. Ale ja tak mam. Zatem... Aha, gramy terana, boże, gramy na terana. Czemu ja nie ogarniam tego początku troszkę? Tylko teraz jest takie pytanie właśnie. Co on zrobi, bo tu jest złota baza, więc wielu teran pewnie by raszowało na tej mapie. Dzięki ogromne wiewióra 100. Jajajajaj, będzie Ripperu zaraz. Może go zrobimy w jakimś proxy Stargate'em. Ja tego dawno na teren nie grałem. Takich wymysłów. No ale trzeba próbować, prawda? Padepcie chyba to zrobię. Albo coś takiego. No już pewnie Reaper będzie za momencik. Co teraz? No, mamy. Okej, okay, nie ma Reapera. A, jest jeden. Ale na szczęście nie tutaj, że... Ej, co? On skoczył, ale... Aha, jest, dobra. Sierożan. Nie wiem teraz jak się zabezpieczyć do końca, bo no jednak może coś od frontu przyjść, chyba nie bawię. Jest potencjał. Dimensional strings attuned. Our window is short. Extrapolate. The threads of fate lie bare. Now Zuktai. The star.
You seek guidance? No właśnie, o tym myślałem. No właśnie. Ach, ta kreatywność. We interpret. Our fates are one. Super. How can I aid you? You seek guidance? The firstborn shall person. Base is under attack. Co? Akurat to zeskautował. Jaki ma paker? Our window is short. You seek guidance. No nie, no nie, no nie. Let us begin. Glory to the Daylam. An Erdene Mashagal. We interpret. Nie jest dobrze. You seek guidance? Na Zuk Tai. I see. Extract the enemy. The enemy has discovered us. Upgrade complete. Iron. Glory to the... You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough mineral field depleted. Po prostu no nie. Mineral field depleted. Let none deter us. We let your... Give us your command. To głupie jest trochę granie Dark Templarów, jak on ma już tyle... ...turretów. Shall persevere. You require more Vespine gas. You require more Vespine gas. Może wszystkimi w jedno miejsce uderzyć? Cholera, zauważy to na pewno. O, nie zauważy! Jezu. Może być gorzej? Nie sądzę.
firstborn shall persevere. O, jeszcze mamy diwaki. Glory to the Daemon. We await. The firstborn shall persevere. Where shall we march? Let none deter us. It shall be done. Chciałbym niby złapać jego medivaki. Give us your command. To glory. Magicarna. Aha. Co zrobił planetarkę? Co to jest w ogóle za gra? To ma depty jakieś? Chciało się proxy oracle. Ja na złą obronę miałem. W ogóle te bloki też są magiczne. O, miał zgonię jeszcze szybko. Aha, do maina mi się zdropało to. No i graj sobie z takim. Nie, to był słaby build. Znaczy, może nie wyszło źle, ale to po prostu nie obroniłem z naturala. Powinienem tam szybciej te pelony porobić, ale to kurde, protosto mam mieć 30 limitu praktycznego i 80 pelonami. Albo jakoś pierwsze pelony tam już robić. Chyba lepiej jakbym gdzieś indziej ustawił jednak to proxy, bo lepiej jest bić mu złotą bazę, a nie główną, bo to tam główny nic nie ma. Chyba że gaz odcięcie, ale to tam też tak super dużo gazu mi wydaje. Tak, jestem zmęczony. Wstałem w końcu o 9. Wstał o 23, to od razu jakim był zupełnie inny człowiek. Jutro robisz 10-godzinną sesję Kubi Boss? No powodzenia. Której stream? No, pewnie standard jakaś 23 czy coś. Hi.
killer. Grałem na niego niejednokrotnie i z nim pewnie będzie długa gra i się cieszę, bo chcę też do dłuższą grę poćwiczyć. Nie wiem, czy dzisiaj widzieliście, ale mega, mega była gierka ze stage'a właśnie na tej mapie. I Tage'a był bardzo do tyłu, po Dark Templarach oczywiście. Ale jak doszło do bardzo długiej gry, to zrobił kompozycję Ghost Liberator i w sumie prawie to wygrał. Gdyby nie ta wczesna duża przewaga Zesta, to myślę, żeby całą grę wygrał. Bo Zest miał 7000 minerałów nadwyżki. I zrobił potem za to zeloty, które jakimś cudem wygrały z Ghostami. No więc gra była no po prostu bajka. Znaczy może nie była super widowiskowa, ale była naprawdę dobra i chciałem się nauczyć tak trochę jak Zest grać też te tempesty na terenu. To nie są same tempesty, tylko wiadomo, mikro z High Templarami i tam dalej, takie kombinacje. Czy idę do kina na Deadpoola? Tak, planuję pójść do kina na Deadpoola. Zgadza się. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno panuje. O! Chyba build stage właśnie widzimy. W wykonaniu healera. Ciekawe dwie rafinerie. Kurde, co robił Tage'a? Co grał Tage'a przecież? No takie jakieś kurde liberatory i tym podobne. No w każdym razie dwie rafinerie nam mówią już bardzo dużo. Między innymi to, że nie musimy się obawiać jakichś tam wczesnych puszy piechotą i tak dalej, więc to jest akurat fajne. Natomiast na pewno się trzeba trochę obawiać liberatorów. No i dobra, no mówię co o tym zejście, który zaczynam Dark Templarów, ale ja zagram od Stargate'a. Bo według mnie Stargate sobie dobrze radzi z taką podwójną rafinerią. Tylko ja Feniksy zagram oczywiście. Chyba, że może jakąś jedną Oracle, a potem coś innego. No zobaczymy jeszcze. Chociaż myślę, że granie akurat Oracle na faktorkę to zły pomysł, no bo min, jak się na minę nadzieje, to będzie katastrofa. No i co, i teraz już mam pylony robić tutaj? Wielki wypadek. Chyba tak. Ale też dobrze by było tutaj porobić pylony na liberatory, więc jest... No w sumie nawet lepiej by było porobić pylony w tych miejscach, które właśnie pokazuję, bo... Oj, może ten odwiat polecisz. Bo jak mnie zdropuje właśnie jakąś miną czy czymś, to bym miał detekcję. Znaczy jako detekcję, no strzelanie bym miał dostępne w miarę od... Jeszcze Mothership Core'a trzeba zrobić. We serve with pride. No, czołgi robi. Albo cyklona. Dlaczego by nie robił to w miarę dobrze dla mnie? Myślę, że na tym jednym gateway'u mogę jeszcze chwilę, chociaż może nie, jak to czołgi, to może nie będę robić na jednym gateway'u trzeciej bazy. Na czterech przynajmniej. A wiecie, to on może nawet nie gra builda tej, żeby ja nie wiem, czy też, kurde... No dobra, zobaczymy. Bo... Ja nie wiem, czy właśnie healer nie grał czegoś takiego, jak tutaj teraz widzimy. Taki puszyk. Silent.
super. Po prostu. W każdym razie jest nieźle. Będzie ekspować ewidentnie. Myślę, że już za bardzo nie będzie dropować, no ale to jest zawsze jakaś szansa, tym co patrzymy na tą mapę. Ale się broni przed Feniksami. Wow. Co na pewno dobrym pomysłem był ten podwójny forge. Się chciał rzucić na tego obserwatora. Bo obserwatora nigdy nie widział. Gdzie tu człowieku może wejść tak? Losy gry. Nasze wikingi gry. Też dziwna sprawa trochę. On chyba zdaje sobie sprawę, że ja gram to co gram. Jaki styl gram taki, też nieznany. Czy na pewno mnie super szybko on nie zaatakuje. Tego jestem przynajmniej pewien. Witamy. I 30 supply mu właśnie zniknęło. Boże, to fajne jest. To musimy, trzeba mieć dużo obserwatorów. O, mina. Miązga, miązga. Time for battle. Engage the enemy.
jednak mogłem to lepiej zrobić. Mineral field depleted. I am eager to strike. Higher. Więcej gateway'ów. Warp field online. Naja Khan. Time. Where shall we march? Coś mi tam leciało, nie wiem co za bardzo. The sky. Anandpok. The skies. No, wygląda jak miazgunia. Where do our enemies lurk? On the wings of justice. Understood. War off. I am equal. Glory to the day. Nie wiem po co mi to tempesty, ale robi. Nie, nie. Warp field online. Mineral field depleted. Time Anan Pokal. Ale narobił tych marauderów. To ja może zrobię zamiast kolosów immortalne w końcu. Słabiej dzisiaj gram, to czuję. Widać, słychać i czuć. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Wielkie donate. Jezu, ile on tego ma. Może tego blinka bym zrobił? Mało mam gazu, ale to chyba widać normalne jest w tym buildzie. Mamy, szarże. To, że są za mało gate'ów, a wiele. You require mineral field depleted.
No dobra, to na pewno nie powinien on mieć takiej potęgi. Aż tyle nie. No skąd? Za co? Why? Nie no, bez Storma to nie podchodź. No zła kompozycja. Teraz torba mieć jeszcze. O, Kamel, dzięki za kolejnego donata. Coraz bliżej 200 milionów, tak? Cały czas, z każdym dniem. Nie no, bez Storma to bez sensu gra na Terranę. Tak nie grajcie. Ale pomysł na początku był niezły z Feniksami, bo to mi zagwarantowało dużą przewagę, zwłaszcza to złapanie na górze jego armii. Tylko no... Potem była bieda i też nie zrobiłem jakiejś szarży albo blinka. TTD Terra teraz. Kto jest faktycznie Sheldonem? Ja? You look like Sheldon. Super. Tajna i Guran Boy, thank you. Dobra, na tego Terrana wygra. Wiadomo, kiedy jakiś kas albo stream zada, no Lexus wczoraj na przykład był, a... No i na pewno powinniśmy kastować na Jemie coś, tak przynajmniej mi się wydaje. Takie coś nam się marzy. A tak poza tym nie wiem, no jak będzie jakaś okazja, czy... No, no jasne. W ogóle w piątek idę raczej do tego... Napić się piwa i grać w kręgle. Szok. Ja wiem, spokojnie, nie zmieniam się, to dlatego, że urodziny mam. I no, szok, nie? Wyjdę i się nawet pobawię i piwo wypiję i pogadam, porozmawiam, będzie konwersacja, też jest zaplanowana. A, widzę, że teraz każdy jak Teija będzie grał od Command Center First. Więc normalnie... Będzie trochę life'a, hehe. A life pozostał aresztowany za ustawianie meczów. Jak ktoś tam nie wiedział, taki mały update był, że został aresztowany za to. Tam to chyba nie było to początkowo potwierdzone, ale teraz już jest. Nie ustawiajcie nigdy mecze, bo możliwe, że ktoś was aresztuje. To rada, taki morał z tej historii.
co ja chronę boostuję w sumie tego adepta? Nie no dobra, nie ma tu supply depotów, co może się uda przedostać. Najlepszego, żeby było 20 milionów, dzięki wielkie pisku. O, cześć Linka Karo. Witamy, witamy. Tylko teraz tak, nie wiem gdzie użyć do końca chronobustów, ale myślę, że na proby najlepiej. Pierwszy adept czasem dobrze go chronobustować, zwłaszcza na Zerga, dwa nawet pierwsze. A na Trana nie wiem czy jest sens, zwłaszcza w takiej grze, gdzie on się pewnie zablokuje i nie wejdę tam i no, trochę bez sensu w sumie było chyba chronobustowanie adepta. Się dowiem tyle samo z tym i bez tego. No, albo i się dowiem może jeszcze inny. Mi się wydaje, że ta SCV-ka padła na dwa uderzenia, ta pierwsza. To było niezłe. Farewell. Czemu on się nie zamknął w bazie czymś tam? Nie mam pojęcia. Czemu ja nie robię dla Shina? Jak się zagapiłem i... Potem jest jak jest. A, on już robi tego. Burryta. No i fatalnie to zrobił. Ale nie poznaki coś zacznę w Twilight. Może łyknie to. Jak młody pelikan. Też źle to zagrałem. W sensie build order, ale... Ale może ta trzecia baza to jakoś mi wynagrodzi. Jezus! Nie no, w ogóle się nie spodziewał. Absolutnie. W ogóle nie ma łapaka. Nie no, na pewno. So pro! Aha, okej, przynajmniej 3 skany zużyłem, to już nie było tragedii. Ale... Kurde, gazu nie mam. Czemu ja mam tyle tych probek? Shadows.
Dobra. I feel your presence. How I keep justice. Mineral field depleted. Very well. To jest kanał zużyj na 5 stalkerów, to jest świetny plan. We shall. Mineral field. Research complete. Call. You require my skills. Very well. Cold. You have not enough minerals. Co teraz, stormy? Chyba trzeba. Oczywiście dareczki jeszcze użyjemy. Research complete. Aha. Our duty is I am the vote. Nie wiem, czy to jest raptory. Dobra, zrobimy też jakieś raptory. Skanarzysz się. State thy bidding. No to teraz jeszcze tego High Templary zrobimy. I tylko się rozglądam, bo to wiadomo, zawsze lepiej sprawdzić. Oho, czyli zauważył. Strasznie małą wizję mam. No to czekamy, aż przyjdzie chyba. Research complete. Speak and be heard. Kasaw de Templarum. I przyszedł. Cię. O, nie było nas. No, co jest? Taka imba. Co to miało być? Jakieś zagubienie z pogubieniem połączone. Nie no, gram dzisiaj o wiele wolniej i o wiele słabiej. No i jeszcze w ogóle zapominam o tym, co mam, a czego nie mam. Też jest niezłe. W ogóle nie zajął czwartej? O, kochany. Z takim timingiem na czwarty? To... Nie, może wojny zrobić? Czy bez kitu zacznę robić wojny, bo jak on robi maraudery i... Chociaż nie, no i ghosty zrobię. Dziwne to jest. No, nie końca pomysłu na kompozycję, no poza oczywistą, czyli karierami. A, tu widział.
super. I return to serve. Prismatic core. I return to serve. On wyjdzie kiedyś z tej bazy? O, myśli. Myśli o tym ewidentnie. Jezu, jakie wolno gra. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Dzięki wielkie, Raszu. Za donate, na poprawę humoru. Znaczy, humor nie jest może taki zły, tak powiem, widać, że coś... Znaczy, nie lubię, jak mi nie idzie. I to mocno mi nie idzie. I am eager to strike. We shall stand against the darkness. Time for battle. Ciekawe, że on nie podchodzi dalej. W ogóle ciekawym, jak on ma kompozycję, nawiasem mówiąc. A już się dowiedzieliśmy. Gosty imba. O, i też jeszcze nie atakuje. Dobra, goście. Nie będę bawił. Oho, chyba widział ten moje high templar. Też taki pasywny nam przyszło grać, taki Tejdża. Skit, same Tejdża. Oj. Nie widział. Nie widział. O, fuck. By your will, we are focused. W ogóle mam taki plan trochę szalony, ale może się uda. Szalony. We stand as one. Kasar, Datum Plari. My charge. We are higher. Masz kontratak w bazie. Ajajajajaj. Ole. To tutaj mu nic nie zrobię za bardzo. Kariru. Robimy. Milion high templarów, bo to na wszystko jest dobre. Time for battle. For honor. Co? O jest. Nie, od początku gry chyba. To ninja. Kurde, te kariery robią. Za czasu. Upgrade complete. No nie.
Jeszcze przegram, nie? Oczywiście, że przegram. Nie, coś nie umiem grać na kamperów chyba. T. No nie umiem grać na kamperów jeszcze. Dzięki Raszu za donate'a. Nie no, bawienie się w kariery też nie jest dobrym pomysłem. No ale co to? Adepty, kolosy, stormy, tempesty. Kanony na środku. I może się uda. A, i dużo rzucania. Ale ty kurde, taka gra jest trochę taka ciężka. Jakie pianino grzeć wróciło? Co chodzi z pianinem? No. To jedziemy dalej. Widziałem może morda co coś zrobił, tylko ciężko jest to otworzyć. I no. Ciężka sprawa. Jemu Ghost, jemu Dark Templar o wiele lepiej wchodzą. Ja nie wiem co on robi. Tak, Team Uporn Indie. Z donate'ami. Dzięki wielkie ludzie. Za to. No, jedziemy dalej, nie załamujemy się. No, na Morała, który gra Protossem. Siema, molesiki. Musisz mieć genialne mikro i makro, tak? Tylko tyle. To było mówić. Się skupił. Ale mnie martwi to, że... No ale w sumie teranie to muszą się kampić chyba, bo... Że nie muszą, ale... Już dochodzi do late game'u. A ja może grać te moje kolosy, stalkery i masę hajtów. Jest mega silne. Całe życie musiałem się głównie bronić na teren, bo oni mega dropowali, a teraz samemu trzeba tak odpowiadać. A oni się kampią teraz. Ach, te zamiany ról. Będzie w górnym prawym, to się jeździ lekko, bo zawsze skautuję prawie pionowo. Teraz tak sobie w drugą stronę poleciałem i już nie fart. Polski czosnek, dzięki za followa. No co za niefart? Beszki to. Yeah.
Tu liczę, że zeskautuję. No nie zeskautujesz. Cyweb established. You require my skills. Your forms are under attack. I am. Let our enemies. Shall persevere. We interpret. Our fates are one. Harmonize. Twilight. I am the. Wouldn't they think Twilight? Czy zauważyłem? O, fuck. Może zauważył, może nie zauważył. No nie wiem. Ja mam bramę, że się uda. Zagrać wojny. Construct additional pylons. An omen.
No super. You have not enough minerals. Nie wiem, czy on mnie olinuje. I stalk through the stars. Aha. Wygląda na to, że tak. You have not enough minerals. We await. The skies are defeated. Damy. Zobaczysz. O nie, 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 nie. You must construct additional pipe. You have not enough minerals. Romo Hashi. You must construct additional pipe. You must construct additional fire. You must construct additional pylons. Nie atakujesz. Może atak liczyłem. Direct us. Speak. Sigh where this gap. Dawaj, gra coś. Gra coś innego, nowego. Dobrze. No, stormy sobie radzą z wojnami. O, te początki. Nie wiem, pojechać probę od razu na krzyż, a nie tak na pionowo. Jak pojechałem na lewo i go nie było, on mnie zeskautował. Gdybym go szybciej sprawdził, może bym się czegoś dowiedział, tak grałem na ślepo. Ale zobaczmy replay, co on gra.
Infekty. Szybko w miarę te asygnatory eksploatuje, ale nie tak szybko. Szybko, ale nie tak szybko. Centry. Astralkery, dwie centry, ekspansja. Czyli tak jak w sumie ja na Ulrenie gram tą zagrą. A ja zagrałem takie niby coś, ale tak w sumie to nic. Twilight Council. Link. Ej, w sumie mam tyle samo probek, nawet mam więcej o dwie, to w ogóle jest dziwne. Bo miał szybciej ekspansję i ma takie jako się bałolina. Trochę bez sensu. Strasznie słabo mu dorabia proby. Jak na kogoś, kto no, gra nie od wczoraj. Ja mu zbiłem 6 raptem. Ja też miałem tutaj jakiś przestój na tych probach. No i ma czwartą. A trochę bez sensu, że się biłem o tą czwartą. Powinienem zostać na trzech bazach i sobie zrobić milion voidów. Wejść limitem z disruptorami. No miałem całkiem okej, to tylko źle zamikrowałem. Nie było tak strasznie, jak myślałem, że jest. To zobacz, nawet mam większy limit army. To o co tu chodzi? On teraz bank sobie zebrał. Ej, lol. Ja to wygrywałem w sumie. Tylko od stormów przegrałem. Ej, dobra, to było mega dziwne. Ta gra. Dobrze zaatakował, nawiasem mówiąc. Dobra, to było dziwne, prawda. Myślałem, że jestem dość mocny. Znaczy, jestem do tyłu ekonomicznie i to teraz mocno, nie? Po tym ataku jego, ale ogólnie to nie było tak źle. Myślałem, że jestem w plecy od tego początku. Czy wie ktoś, jak mniej więcej działa system rankingowy? Dark Staron? Nie, tego nie wie nikt. Jestem prawie pewny, że jakbym podczas pobytu w USA spytał któregoś z programistów, jak to wszystko działa, to by tylko patrzyli wzrokiem jeden na drugiego. Jeden jak ten wybiłem, to nawet ktoś tak kodował, tak to zawzięcie, nie? Ktoś tam się obejrzał chyba, kto to jest, o co chodzi, ale... Ogólnie to cisnął tam z kodem, bo widocznie miał pomysł, a to nie można skupienia psuć. Więc nie wymachiwaliśmy przed nim żadnym mieczem. Dobra, teraz. Muszę to wszystko dograć. Za mało to wszystko solidne. Co ze streamem urodzinowym? Party hard na streamie? Nie no. Tak jak mówiłem, idę prawdopodobnie z kuzynem, kuzynką i takim kolegą na kręgle i piwo. Więc tam będzie party hard. Ale jutro pewnie postreamuję jeszcze. To jest za późno, pylon. Nie, raczej nie będzie w tym roku 100 lat. Na tym spiku.
construct additional pipes. Retro stream, no to jeszcze też nie jest pewne. Której dokładnie? Może jakieś normalne w miarę otwarcie teraz stworzę. Glory to the Daemon. To glory. Combat awaits. Give us your command. The Templar, march. The firstborn shall persevere. Combat awaits. To trochę wszystko wygląda jak molinowo, ale nie olinuj. Let your will, where shall we march? No dość typowe otwarcie, przynajmniej póki co. Wszystko pokazuje. Z Raptora może zrobię. Do obrony trzeciej bazy. Nie wiem, czy Blinka, czy inny na coś. No, do Adeptu może. Nie, Blinka. Specjalnie nie będę inwestować w ten haras, tylko sobie zrobię resztę rzeczy. Ładnie, bo to nie ma to sensu za bardzo. Sobie zeskautujemy. No, gościu panuje ewidentnie jakieś standardowe gry. Is upon us. You require more Vespi. Coś się mam, nie wiem, już słabiej to wychodzi wszystko. Ale teraz będzie lepiej, teraz będzie inaczej. You have not enough minerals. Combat awaits. Nie dropuje nawet. Okej,
nie mogę. Nie mogę tego przegrać. Nie ma. Co teraz Stargate? Nie, to po czwartej będzie. Albo może na tych innych. Dobra, nie ma kolejnej bazy. Mineral field depleted. Oi. Direct us. Stay up, bidding. We agree. I am. Let your will be heard. You must construct additional pylon. Super, już zauważył. Jak on to zrobił. Nie zniszczy tego? No, jeszcze wikingi robi w ślepo. No i skąd on wie, że ja gram kolosy? Ja tu protestuję przeciwko hakerstwu. No bez hitu, skąd on wie, co ja zagrałem? Jeszcze może na warpizma przypadkiem wpadnie. Nie no, dobra, może ktoś się dowiedzie. Oj! No trudno. Disruptorami to od razu inna fajniejsza zabawa z tego co widzę. Co mnie spuje? Czy znowu jakieś kurde co gra? Ninja? Super. Nie! Co on tyle tego ma? Nie, znowu taki błąd. Nie. Super. Boskie wymiany. Ja czegoś tutaj chyba nie kumam w tym PvP. Po prostu nie atakować terana. Nic nie można zrobić. Masakra, przegrać na coś takiego. Glon ma statystyki jakieś 51-13, on nie gra jakby miał statystyki 51-13. Jak żyć krótko. Czyli samobójstwo w wieku jakichś, nie wiem, 50 lat. Sugerujesz, Mentos. Jak masz dwie kuźnie, to po ile update'ów robisz
Nie po jednym, czy jak? No tak, no robię opancerzenie i atak w jednym. Zmieniać w ustawieniach, bo jak obraz na monitorze jest zbyt żółty. Nie mam pojęcia. Ja sobie na monitorze tylko zwiększyłem cyfrowo poświatę, to się gdzieś tam w ustawieniach tych Nvidia zmienia. W wieku 50 lat to nie jest krótko, Mentos? To w jakim wieku się byś sugerował zabić? Nie pij piwa, bo sąsiadka to zgłosi. Te. Picie piwa, nawet już w domu nie można pić piwa. Znaczy ja nie będę tutaj, tylko w jakimś tam klubie. Chyba znowu ten sam gość. Moją drogą. Pewnie nawet nie zeskautuję, co gram. O, teraz inaczej zagrał. Znacznie inaczej zagrał, bo chyba jakiegoś dropa szybkiego. Tego jednego obserwatora zrobić, bo to nie ma, że nie. Ale powinno być też na trzy darki. Wow, no od bloka nie ma. Getting better. I ask you
Jak ten progamer? Ale wymuszam jak szatan. Ups, tutaj a la snud zagrywka. No super. To już nie było tak, jakbym tego chciał. Nie ma za bardzo obserwatorów. No jak mam moje, to jestem mega do przodu. The darkness we serve with pride. Glory to the daylight. Teraz bez sensu to jest, bo nie mam wizji w ogóle. Bata, muszę to robić adeptami, znaczy mieć wizję w adeptami, bo inaczej to nie da rady. Teraz tak, może szarża właśnie. Już chyba za bardzo i tak nie mogę grać tej szarży. No, to jest ten, dokładnie ten sam gość i ten sam, to samo zagranie. Teraz się już nie damy zrobić. Nie damy czy damy? Kontrujemy go też z lotami czy czymś takim. O cholera.
A to on ci zrobi liberatory. Co, i wybroni się? Tak jak Teron? Jak zawsze? Ona chyba nie ma prawa. W końcu zagrałem to w miarę dobrze, no i Darkshrine też coś tam nie było tragedii. Dobrze, udało się, wgraliśmy z Grandmaster Tyranem. To chyba tym co przed chwilą, bo zagrał dosłownie tak samo. No dokładnie, zrobiliśmy mu 14 przegraną. Czy dalej mam Global Elite w CSGO? Bardzo możliwe, tylko nie logowałem się z 3 tygodnie, więc może bym spadł teraz. Na pewno bym spadł. Tak szybko z feca odpadłem, no trafiłem na guru niestety. Guru teraz jest chyba tam 13 Grandmaster, czy jakoś tak? I no ogólnie z zergami jednak tymi ciut lepszymi już jest ciężko. Za ciężko. Siema mleciki, dzięki wielkie za oglądanie. Czy ja jestem spuchnięty? Nie wiem czy jestem spuchnięty, może gruby jestem. Ale rądek. Nie, chyba nie jestem spuchnięty. Mnie nie pobił. Ja wiem, że wczoraj była policja, ale już ten, może aż tak nie mówmy. Która pozycja w Grandmasterze? 70. Siema Daniel. Daniel Buggy. Tak, zaczniemy sobie od Nexus Firsta. Siema Mastoplasta. Nie było mandatu. Pouczenie chyba to się nazywa. No nie darłem się, nie było muzyki, bo nie byli zdziwieni w ogóle policjanci, o co tutaj chodzi. Wychodzi jakiś ten nerd i że nie wiadomo o co chodzi, że hałas jakiś. Aha, coś tak się ta próba pojawiła. Nie zajmiesz tego kolego. No tutaj. Aha, to Canon Rusha zrobił. Chyba. Ja nie wiem co on zrobił w sumie. Forża zbudował. Nie, zbudował tego Forża, kurde. Jeszcze raz to zrobi chyba.
Ach, ty wariacie. Ale to jest szatan czasem z tego Morrowa. Taki spokojny na streamie, ale tam drzemie demon. Skórą, żeby robić Canon Rusha takiego, to jest... inny. No się pewnie sobie sprawdza, czy da się skanalszować, bo też często testuję różne rzeczy, ale... To nie w ten sposób. Ale jakby tam się zablokował w pełni polonami, to mógłby zrobić Canona i może by mu wyszło. Czemu nie grać kwalifikacji na WC? Grałem, tylko się nie dostałem. Jak to nie mamy w polskich rozgrywkach? No byłem gdzieś, tylko odpadłem na górę. Jaki atak. Trafiłem na górę w drugiej rundzie. Mimo niezbyt udanych gier na Terran, chyba zakończymy dzisiaj z lepszą rangą niż zaczynaliśmy, czyli nie spadniemy w ladderze. Bo jest teraz top 65. To z Petty Drogo jest na pewno ciężki PvP. Ja pamiętam, kiedyś na niego grałem, to takie było w sumie, no nie było łatwo nigdy, ale tak z reguły wygrywałem. Teraz to jest inna osoba, cała sztuczka. W ogóle czemu nie zagrałem Nexus First? No, to jest pytanie moje. No nic, ja myślę, że jak zrobi on Nexus Versa, to ja go zraszuję robo i to wyjdzie, bo tak. To jest dobre zagranie, tylko trzeba je bardzo dobrze wykonać. Teraz sprawdzamy właśnie, co on zagrał. Jak zagrał dwa gatey, co? O! Pan taki jest cwaniak. Kurde, tylko teraz on mi zablokuje wyjście. O nie. To mi się nie podoba. Dobra, to gramy na Morrowach. Canon Rushu, tylko gdzie? Ciekawe, czy robi zeloty. Jak nie robi zeloty, to myślę, że wygrałem. Aj, co się dzisiaj dzieje, ludzie, co się dzisiaj dzieje? Czy się dziwi? O, widzi Forza! Widzi Forza! Nie widzisz Forza. Kierowanie. O, on mnie to bije.
Gate'a chyba mi brakuje. Dawaj! Dobra, teraz idziemy zaharasować. Kolejnie, mój plan jeszcze w coś ewoluuje, to jest taktyka hasa. O, się po prostu, to nie ma końca. To tylko drobne zawirowania. A, czy już odcięte? Dawaj. Dobra. No zdarza się jedno na milion, czy nie wejdzie. Jak to już nie jestem pomarańczowy? Czemu miałbym być pomarańczowy? Aha, bo ten ekran miałeś dziwny. Zobaczmy sobie, który Petit Drogo jest jednocześnie. Szósty na lanterze. Grandmasterze. Dobra, to zakończymy tym niesamowitym Canon Rushem dzisiejszą audycję niestety. No jak widzicie, trzeba w sumie wszystko poprawić. Wszystko do poprawy. Ale to dobrze, bo już jak teraz zobaczę, dzisiaj trafiłem właśnie na takich już, no, top 6, był Grandmaster. Wydaje mi się, że też kilku innych bardzo dobrych trafiłem, tylko byli jakoś niżej w ligach. Na Guru też zagrałem i też w sumie chyba wiem, co już poprawić na Zerga, żeby jeszcze lepiej im szło. No i jakiś tam malutki, ale progres chyba jest. Myślę, że jutro stream będzie. Jak najbardziej. Gubibos, dobranoc oczywiście. I bardzo dziękuję za donaty. Tavergo, Kamel, Biura, Kamel i Rashu. I za followy też. Zielony letiklk. Dobranoc, tak. Też ma jeszcze jakieś pytania, to może tam chwilę zostać. No. A poza tym follow Indie Starcraft, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Polecam się wszędzie. Miłego dnia. Do zobaczenia prawdopodobnie jutro.